Dobra, tak więc łupiemy i możemy dokończyć tą mapę. Szczerze, jesteśmy prawie blisko końca tej mapy, tylko że musimy dostać się na samą górę i porozmawiać z Merlinem, ponieważ nauczy nas tej ostatniej mocy i będziemy mieli wszystkie moce już w grze. Tak więc, jej! Proszę bardzo, oto czego nas będzie uczył, to jest ta ostatnia moc. Ale zanim nam to powie, to musimy najpierw te 5 gwiazdek tutaj uzupełnić. No ale czas oto nauczyć się tej oto mocy, czyli tego klucza. Mamy nauczoną już tą moc, więc mamy wszystko, wszystkie moce mamy już ogarnięte, więc jestem naprawdę dumny z tego powodu i wy zapewne też, ponieważ już nie będzie takiej akcji, że nie uda mi się zastuprocentować tej planszy, ponieważ mam już nauczone te moce. Jest git, jest dobrze. I wszystko pomyślnie zostało zakończone. Tak więc, yay! Cholera, ominąłem tą paczkę, jak zauważyliście. Wybaczcie, że nic nie mówiłem, ale byłem w trakcie przeżuwania, więc udało nam się zdobyć pierwszą złotą gwiazdę na 4, ale ominęliśmy paczkę, więc trzeba tam tak czy siak wrócić, ponieważ chcemy zastuprocentować ten poziom, ponieważ jakby inaczej się nie da. Nie da się tak, od tak po prostu tej mapy nie zastuprocentować. Albo się da, nie wiem. Zobaczymy. To zależy. Więc ta. Trzeba z powrotem tu skoczyć i zdobyć tą oto paczę. O właśnie. O to mi chodziło. No ale dzięki temu, że się nauczyliśmy tej techniki z kluczem, to możemy teraz pójść i tam pozostałe rzeczy porobić. Mamy już 205 złotych marchewek. Na dokładnie 300 coś. Nie znam dokładnej liczby. 300 ileś. I cholera jasna, gdzie ja idę? No chyba, że coś u góry jest. Coś, co przeoczyłem. To wtedy przy okazji się tam rozglądnę, ponieważ nie chcę mieć akcji, że znowu zabrakło mi jednej rzeczy. A najwyżej, jak taka akcja będzie miała miejsce, to poza nagrywaniem wrócę do tych plaż i je wszystkie zestuprocentuję, ponieważ 100% is beautiful, is good. Dobra. Is very, very good. Więc możemy stąd zejść, ponieważ tutaj nie ma nic do roboty i możemy zająć się tam na dole stuprocentowaniem tych sekcji. Yeah! Ładnie, ładnie. Aż mi para wyleciała. No. Tak więc, jej. No. I tutaj trzeba przejść. Ponieważ tutaj jest śmieszny challenge dosyć. A mianowicie będą tutaj biegali rycerze po środku. Na tym lodzie. I naszym zadaniem będzie jedna rzecz, a mianowicie co? A mianowicie to, że trzeba będzie na nich sobie poskakać i wtedy zdobyć z nich te złote marchewki, które mają tam skip. Którzy oni mają tam skitrani te złote marchewy, ponieważ czemu by nie? Czemu nie skitrać takich oczywistych rzeczy przed graczem, tym bardziej przede mną. Proszę bardzo, mamy tutaj te oto, jak to się nazywa, palety do tenisa i możemy teraz w taki oto sposób. Cholera, co ty robisz? No dobra, w każdym razie mamy piąty budzik, piąty zegarek. Mówmy na to jak. Po prostu to mi przypomina na budzik, więc mówię na to budzik. I proszę, wylatują z nich złote marchewki, co pozwoli nam zestuprocentować tą planszę.
Jej. I wybaczcie za taki gruby głos. Powiedziałem to celowo, że tak powiem. I a masz 15 złotych marchewek i złota gwiazda. Już druga. Tak, druga. Jeszcze tylko 3 i wtedy ten budzik zostanie on odblokowany. I 62% gry. Jak wyjdziemy z tej planszy, będzie koło 63. Coś tak mi się wydaje. Ale będzie git. I tak już mamy ponad połowę tej gry, więc zostaje tylko mi jedno, żeby dokończyć tą grę w całości, bo to by było głupie, gdybym teraz się wycofał z nagrywania tej gry, bo nagle bym powiedział sobie, że ta gra jest nienormalna. Ponieważ gdybym miał już taką grę nagrać, to wtedy bym anulował całkowicie Let's Play, czyli nie byłoby następnych odcinków, plus bym go usunął z kanału. Więc wtedy byłaby totalna anulacja tego poziomu. Ale cóż, czas na Z Cavern, czyli tutaj będzie troszeczkę ciężka minigierka, bo to będzie minigierka grana pod umysł. A mianowicie trzeba będzie sobie ustawiać tutaj te kolory i te kształty, ponieważ inaczej to się nic nie uda. A mianowicie musimy trójkąt do trójkąta, kółko do kółka, wiecie, kwadrat do kwadratu. I tak, to musi być mniej więcej zrobione. Inaczej niestety będą z tym wielkie problemy, plus jeszcze będę się złościł. Więc mamy trójkąt do trójkąta. Pierwsza plansza, pierwsza z tych się odblokowała. Kwadrat do kółka i źle. Więc kwadrat do... I właśnie takie rzeczy czasami się dzieją, że jeżeli trzy razy będzie ta sama rzecz, to wtedy platforma opadnie. Oklapnie. Więc kółko do kółka, o, i kwadrat do kwadratu. Tak, panie i panowie, udało się w końcu za trzecim razem dojść tutaj. I proszę bardzo, trzecia złota gwiazda. No, trzecia złota gwiazda na 5, więc trzeba jeszcze te 5 znaleźć. I jeszcze dwie skrzynki do zestuprocentowania tej planszy. Jej! Miałem nie powtarzać słowa jej, wiem. Ale obiecuję, że od nowej sesji nagraniowej, gdy będę robił już ostatnią sesję nagraniową z tej gry, to już nie usłyszycie ani razu jej. Obiecuję wam to. I proszę bardzo. Możemy stąd się wynieść. I zobaczyć kolejne zakamarki tego poziomu. Gdyż ponieważ. Czemu by nie? Śnieg. Jak ja bardzo lubię śnieg. Tak go lubię, że aż się cieszę, że jest wiosna, że niedługo wiosna będzie. Bo kiedy ja to nagrywam, to jest 5 luty. A wy pewnie zobaczycie to, nie wiem, w marcu, znając moje szczęście. Ponieważ czemu by nie? Slide her. I trzeba tutaj uruchomić ten oto guzik, ponieważ tam się pojawia złota gwiazda, którą zdobędziemy. To już będzie 4 na 5, więc brakuje nam jeszcze jednej złotej gwiazdy, by odblokować ten główny budzik. I powiedziałem główny, a nie główny. Więc nie można pomylić tych pojęć. Ponieważ wtedy będzie źle i niefajnie. Wtedy nie będzie tak ekstra, tylko ble. O, proszę bardzo, jeszcze mam ten czas swój. A, uwaga, biegnij, Bugs. Ponieważ to są te specjalne platformy, które zapadają się pod siebie. Więc 4 na 5. Tak. I teraz możemy... Oj, zmarałem. Ale ja się nie poddam, będę tutaj tak długo siedział, aż zdobędę tą skrzynę. Ponieważ czemu by nie? Więc guzik jest tam uruchomiony i trzeba po prostu dostać się na tą górę, by odblokować tą skrzynkę. Coś czuję, że to będzie naprawdę bardzo dużo prób. Bardzo dużo złości, bardzo dużo zgrzytania zębów. Naprawdę.
Więc na pewno powiecie, czemu w takim bocie nie mówię na temat gry. A co ja mam mówić? Mamy już połowę gry, nawet ponad połowę. Więc dużo rzeczy podczas gry się nie będzie działo ciekawych. Co jedynie mogę powiedzieć, jaki jest design poziomów i coś ciekawego na ten temat, ale na temat usuniętych poziomów z tej gry nie mam informacji. Tylko to jedyne, że trzy postacie zostały stąd wykasowane, czyli ten Sylwester, ta papuszka i ta babcia, która miała się pojawić. Więc to są trzy postacie wykasowane z tej gry. A, jeszcze nie, czwarta, żółw miał się pojawić, wiecie, ten żółw, który były wyścigi z żółwiem, co Max zorganizował i sam przegrał. A, i jeszcze prosiek Porki. Więc było pięć postaci usuniętych. Ale może ten prosiek się pojawi jeszcze. Nie wiem, zobaczymy, co pokaże Time Busters. Może w Time Busters będą te zaginione charaktery, które miały się pojawić w tej grze. Nie wiem. Zobaczymy. Dziewiąta skrzyneczka. Jeszcze tylko jedna i będziemy mieli zegarek. A tutaj gdzieś będzie złota marchewka z Kuba nie ukryta, prawda? No, już z daleka widzę. Złota marcheweczka. Seryjnie zdobywanie złotych marchewek i zegarków to nie jest wcale rzecz trudna. Do czasu, gdy nie dostaniecie głupiej rzeczy. Bo jak dostaniecie głupią rzecz, to wtedy już macie problem. I to wielki. I chyba wszystko zwiedziłem. A nie, tego nie zwiedziłem. Trzeba tu wejść. No. Dawaj. Ach. The Carrot Hedge Mystery. Robin Duck Lair. Czyli leże Robina Ducka. Z tego, co dosłowne tłumaczenie mówi. Leże kryjówka, mówmy na to jak chcemy. Ale gdy był Gex, to było leże Reza, więc teoretycznie może to być leże. Lub też kryjówka. Auć. To boli. Zły dotyk boli najbardziej. Czyż nie? A i teraz proszę czas na tą oto konfrontację z Robinem Duckiem w roli głównej. I Gnida jest kubanie trudny, jakby nie patrzeć. Mam z nim wielkie problemy, czego nigdy nie było. Przeważnie u mnie. Przynajmniej u mnie, kurde. Co ja odwalam? No, co jest grane? Kurde. Czekajcie, chyba zaraz będę musiał zobaczyć na internecie, jak się z nim walczy, bo ja nie wiem, dosłownie nie pamiętam tego. Więc zaraz będzie ZW. I to chyba nie będzie jedne ZW. Dużo razy chyba w tej sesji nagraniowej będę ZW robił. Więc... ZW.